Według niektórych prognoz już w 2015 roku Polsce może grozić niedobór energii elektrycznej. Najwyższa Izba Kontroli zaprosiła ekspertów, by wspólnie z nimi zastanowić się nad bezpieczeństwem energetycznym państwa. Ilu i jakich inwestycji potrzebuje dziś nasz kraj? Jak wpływać na niezależnych wytwórców energii, których interes nie zawsze jest zgodny z interesem obywateli? Jak regulować rynek energii i jak radzić sobie z regulacjami narzucanymi przez Unię Europejską? Prawda jest taka, że w Unii Europejskiej od kilkunastu, prawie 20 lat wprowadzony jest model rynku energii, który to w znaczącym sposób wprowadził energetykę w kanony gospodarki rynkowej. Także z jednej strony państwo jest odpowiedzialne za konkurencję na rynku energii, po drugie, państwo jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne, które powinno wymuszać poprzez funkcje regulacyjne. I po trzecie, wreszcie, państwo odpowiedzialne jest za funkcjonowanie takich podmiotów jak Centralna Państwowa Dyspozycja Mocy itd., itd. Istotą rynku energii, tego modelu europejskiego, jest fakt to, że on reaguje na bieżące sytuacje i w konsekwencji funkcjonowania i obrotu energią, wytwarzania obrotu, mamy do czynienia z modelem tzw. sygnałów krótkoterminowych. Natomiast z punktu widzenia rozwoju energetyki, perspektywy oceny potencjału energetycznego, takich sygnałów ten model nie daje. Wprowadzenie normalnego mechanizmu cen, normalnych relacji rynkowych było powodem racjonalnych decyzji zarówno u odbiorców komunalnych, jak i u odbiorców przemysłowych. To jest pozytywne. Natomiast teraz trzeba myśleć o tym, że będzie rosło zużycie energii. W Polsce per capita zużycie energii jest o 40-50% niższe niż w krajach stałej Unii Europejskiej. Po drugie, będziemy musieli modernizować moce wytwórcze, które mają niską sprawność i tak dalej, i tak dalej. Poza tym będziemy coraz w większym stopniu musieli uwzględniać konsekwencje pakietu klimatyczno-energetycznego, który to pakiet klimatyczno-energetyczny wymusza działania proekologiczne, czyli szczególnie redukcję emisji CO2. Nadszedł czas odbudowy, poważnej odbudowy polskiej energetyki i do tego są niezbędne rzesze fachowców. Dlatego ja też od kilku lat mocno apeluję do uczelni, do wszystkich środowisk kształcących ludzi, żeby oceniano potencjał i potrzeby energetyki, w konsekwencji budując programy nauczania takie, które by przygotowywały ludzi do pracy w energetyce. Zarówno właśnie w tej części realizacyjnej, jak i w części eksploatacyjnej, a jednocześnie by budowano potencjał ludzi przygotowanych do gospodarowania, zarządzania energią. Dlatego, że to, co wytworzymy, to, co takim trudnym, potężnym nakładem kosztów zbudujemy, należy później oszczędnie tym gospodarować. To też trzeba umieć robić. Panel poprzedził zbliżającą się kontrolę NIK. Uwagi ekspertów zostaną uwzględnione w jej programie. Bardzo ważnym programie. Bo póki co wszyscy zgadzają się co do jednego. Energetyka to jedno z największych wyzwań stojących przed obecnym rządem i wieloma przyszłymi.